Dzień dobry, witamy serdecznie. O Jezu, kochani tamraci moi. Jezus Maria, dodzwoniłam się. Kochane chłopaki, ja bez was już żyć nie mogę. Dzień dobry, Wilczyco. Tak. Oj, przepraszam, Wiktoria z Pomorskiego. Kochani kamraci, to co się dzieje w służbie zdrowia, to mnie chuj szczela. Chuj, powiem wam. Mam 47 lat, jestem bardzo młoda, tylko weźcie i odwróćcie sobie te cyfry. Odwróćcie, tak? Wiecie co? No tu jeszcze jakoś w tym szpitalu tak ginekologia funkcjonuje normalnie, bo mój mąż jest właśnie ginekologiem, położnikiem, ja starym sanepidowcem. Wiem, jak wszystko się ma. To jest skurwysyństwo, ale powiem wam, że taki rozpierdel w szpitalu zrobiłam tydzień temu, że myślałam, że ja nie wiem, piorun we mnie strzelił. Weszłam do szpitala, no oczywiście maska, papierek do podpisu i żabie ślepie z termometrem. Powiedziałam, won, ja idę do specjalisty na godzinę 15, proszę mnie w tej chwili spuścić. Babsko się zawiesiło, więc powiedziałam, spotkamy się w sądzie, bo jest kodeks karny wykroczeń przeciwko pani 135-138. I proszę mnie wpuścić. Baba się zawiesiła, jedną wpuściła, drugą, trzecią, aż w końcu mnie wpuściła. Ale panowie, nerwy mi spłynęły mi i myślałam, że wejdę spokojnie do tego gabinetu. Więc weszłam, jak zobaczyłam panią doktor, przed którym chylę czoło, bo to jest cudowny lekarz, onkolog z Gdańska, który przyjeżdża, ona przyjmuje po 50-60 pacjentek, a wiekiem jest na pewno pana Wojtka, więc ja jestem pełna zachwytu co do tej pani doktor, ale weszłam i kochani kamraci, nie wiem, wulkan we mnie wybuchnął, ścisnęłam pięść, pierdolnęłam w blat biurka i powiedziałam następujące słowa, które muszę powtórzyć. Do chuja pana, do kurwy nędzy, kurwa, co się dzieje w tej pierdolonej służbie zdrowia? Przecież kurwa wy ferment siejecie. Ludzie umierają na inne choroby. Pani doktor oniemiała, bo się znamy już 23 lata. Pani doktor oniemiała, oczy zrobiła, zbladła i mówi, kobieto, co się z tobą dzieje, zwariowałaś. A ja mówię, nie zwariowałam. Przecież mówię, nie ma pandemii. Im więcej służbie zdrowia płacą, tym więcej, mówię, napierdalacie i kłamiecie. No myślałam, że mnie tam chuj strzeli. Ona kazała mi się uspokoić, bo chciała mnie zbadać. A ja mówię, nie będę cicho. Pani mnie bada, pani doktora, ja dalej muszę nadawać. W końcu już po wielkim opanowaniu, no oczywiście zbadała mnie, powiedziała, że właściwie powinna mnie nie zbadać, ale zbadała. No i ja na koniec przeprosiłam, podziękowałam, ale to tak ze mnie wybuchnęło, że ja po prostu tego nie zaplanowałam. Ale co miałam odpierdolić, to odpierdoliłam. I jak słucham, że młody facet mówi, no założył maskę, bo musiał być do specjalisty, a któraś tam w Malborku, no wielkarodna, założyła maseczkę wśród swojego grona. Co to jest? Rozpierdal zrobić taki jak ja i chuj im w dupę i paczka drutu, no. Mam taki język jak pan Wojtek, który mi tyle siły dodaje, bo aż mnie żebra od śmiechu bolą. Nie rozpoczynam swojego dnia, jeżeli was nie wysłucham. Wczoraj o godzinie 20 też przed Stadionem Narodowym was słuchałam. No przecież wy jesteście pompą, energią do mojego życia i wielu innych ludzi. Moja córka mieszka w Szwecji 25 lat. Ona pracuje i was słucha. Mama, co się u was dzieje? Co się dzieje? Szwecja jest normalna na tyle, że pracują, masek nie noszą. Owszem, tam kółka, 2 metry, pisze po sklepach. Najgorzej właśnie dopieprzają się do sportu, gdzie mój wnuk jest szalony od 5 roku życia, zapierdziela i w piłkę, i w hokeja i ciągle powtarza, babciu, jestem lepszy od Lewandowskiego,
gol po 12 bramek w hokeja napierdziela. Więc też robią obostrzenia, a 50 osób, a to, bo ktoś jeden tam zachorował. Ale w miarę normalny naród. Córka mówi, mama, przyjedź, pierdolnie ten kraj, bo przecież ty zwariujesz. I tak jest, kochani chłopaki. Ja jakby weszła kurwa na taką mównicę i w Warszawie czy gdzieś, to bym rozpierdoliła chyba wszystkie mikrofony, chyba wszystko by popękało i by mojego głosu nie było. Bo już naprawdę szlak człowieka trafia. Przeżyłam w życiu tyle lat, ale takiego burdelu na koniec swojego życia jeszcze nie przeżyłam. To jest skurwysyństwo, skurwysyństwo. No, panie Wojtku, kochany mój, ja do pana przemawiam, jak pan milczy. I wydaje mi się, że pan na mnie patrzy, a ja na pana. I mówię bez ostrych słów, ni chuja, program jest nieciekawy. Bo jak się nie pierdolnie kurwami, stukami, pizdami jebanymi, to nie ma uroku. Ja wiem, że pan Marcinek, on tak słodki, pięknie też śpiewa, a pan Wojtku, no ja dosłownie się rozpływam, jak pan pięknie wiersze czyta, jak pan cudownie śpiewa. No gdybym mogła pana złapać, to bym pana z radości udusiła, no, jednego i drugiego, no. To tyle, kochane chłopaki, rozpierdol zrobiłam. Wiktoria. I mam ich w starej swojej piździe. Koniec. Dziękuję. No, Wiktoria, dałaś popalić, ale posłuchaj jeszcze Wojtka. Niech się nie rozłącza. I się nie rozłącza, i poczekaj, Wojtek. Ja pierdolę tą służbę zdrowia. Oni będą mi kurwa ściemę. 15 lat w sanepidzie w Łodzi pracowałam. A kurewki mnie będą straszyć. Jeszcze maski nie założyłam. No. Dawaj, Wojtek. Pierdolej w sam łeb. Wiktoria. Jak mi jeszcze raz powiesz pan, to wprowadzisz mnie w tak zwaną kurwa, depresję Wojtusiu, nieustającą. Ja się jak tak ja tam kocham, pan. Ja taka widzę, sama jestem kanalia jak i ty. Ja Wiktoria, kocham, posłuchaj, bo Wojtek cię nie słyszy. Poczekaj. No mów jeszcze raz. No. Wiktoria, posłuchaj. Jak mi jeszcze raz powiesz pan, to ja wpadnę w nieustającą depresję i zmienię się w wyschniętą rodzynkę. Ja cię kocham, Wiktoria. Ty jesteś, ty jesteś nagrodą dla nas wszystkich. Ty wiesz, ile tu ludzi na czacie wyznało ci już miłość. Kamraci, walnijcie tam czerwone serca dla Wiktorii. Oto, wiesz, o czym ja marzę, Wiktoria? Ja kręcę taki film. Jedną stroną ulicy idzie samotny premier Morawiecki. Za rogu ja bym go zajebała. I on nie wie, że ciebie spotka i ty nie wiesz, że go spotkasz. I no stykacie się na rogu. I ty patrzysz. Ty go znasz. On ciebie nie zna. On mówi, tak, słucham panią, a ty mówisz, ja ci kurwa zaraz dam panią, ty skurwysynu. I on zaczyna ty uciekać, chują, a ty go doganiasz ropę, i my powiedziała. Wszyscy to oglądamy. Słuchaj, ja cię przytulam do serca, dziewczyno. Tak jest, oni a się ja boją takich prawdziwych reakcji. I to nawet nie chodzi o przekleństwa, bo one chronią serce. Kurde. Chodzi o reakcję prawdziwą, że jak trzeba, to się pięść zwija i się wali. I ta pani doktor, która zareagowała też jak człowiek, bo ona się wzburzyła. Żal potem cię zbadała, jego. Wykazała tym, że jest żywa. My wszyscy jesteśmy żywi, tak jak i ty. Kochana, a to wszystko, słuchaj, to wszystko, obyś ty zdrowa kamraci, była cały czas i oby ci ten silnik pracował na takich obrotach. Ty wiesz, ile ty nam dałaś. Zobacz, co się na czacie dzieje. Same serca w twoją stronę walą, dziewczyno. Ściskam cię, przytulam cię do serca, Wilczyco, droga. I prosimy cię, kłaniaj się córce serdecznie. I to ty jesteś, rozumiesz, rozsadnikiem zdrowia dookoła. Ty wiesz, ile ty ludziom tam, z których się stykasz, a podejrzewam, że inaczej się nie zachowujesz jak u nas. Jesteś po prostu, jesteś waderą. Kocham cię, Wadera. Bywaj zdrowa. O Jezus, a ja całym sercem. Papa, trzymajcie się, zdrowia wam życzę. Wiktoria, dałaś czadu, dziękujemy bardzo. Dużo a energii. Chuj w dupę. I taczkę gruzu, żeby nie było luzu. I drut kolczasty, żeby nie było łatwo wyczyścić. Kocham was, chłopaki. Bez was cześć, nie mam Wiktoria. Życia. To cześć, kochani.